I witajcie, jestem Hebi. I witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z czego? Z Crysisa. Troszeczkę głośno. Sprawdźmy jak tam. Czy dźwięki się czasami nie zresetowały? Nie. No, chasta, chasta. Ale pizga wszystko. Jest wojna. No siema. Jestem profesjonalistą. Atak. Kurde. Nie chcę tej broni. O fuck, 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 przepraszam. Kurde, to nie mam żadnej dobrej broni. To jest przykre, że zabijam z pistoletu. Ale nie potrafię już zabić. Krawiec snajperski, tylko właśnie to dziadostwo. Wyjmij mi na strzelbę. Ty, olej ich. Pozbieraj to, co musisz. Zrób tak, tłumik szturmowy. I idziemy. Idziemy mordować. Oh boy, oh boy. I'm gonna killing again. Czy coś? No, przebiegnij szybko tędy. Tam są te ciule. Jak to jest daleko? No, troszeczkę. Teoretycznie mógłbym wykorzystać to, że oni są idiotami. Nie takie głupie. Dobra, to nie ma sensu. To by się przydało. Kurde.
Szukam jakiegoś dogodnego miejsca, żeby stąd zlecieć, ale widzę, że mamy krążące jakieś tam stateczki na tym. To jest trochę bez sensu, ale no dobra. Jakoś i to obejdziemy. Tylko kurde, ten brak amunicji mnie boli. Tu nie, on jest tam w sumie 11 pocisków. Co nie jest rekordową ilością. Ale trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Co to jest? To wygląda jak mózg. Krążą to takie dwa geje. A jeszcze bomby. Chyba mnie zauważył. Ale wiesz co? Okej, wszystko rozplanowałem, synek. Szyściutko. Tak rozplanowanego planu jeszcze w życiu nie widziałeś. Okej. Co ty miałeś? Kurde, nie wezmę tego, co miał. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kill him! Przestańcie się powtarzać! Okej. Widzę trzech ziomków. Dostaw pysk. Okej, jak ciebie tutaj zgasić? Nie, tak to nie ma sensu. Dobra, to ciebie olewam. Muszę znaleźć jakieś... jakieś granaty czy coś w tym stylu. W sumie to też się nada.
Strzelaj to cholerstwo, wszystko co masz. Zostało taki... Zostało już takie obrażenia. Zadając 3 razy padł. No ja muszę znać jakieś granaty. Inaczej to nie ma sensu. Patrzę, czy tutaj nie ma granatów, czy czegoś. To mi nie pomoże. Dość się, człowieczku. Mówisz to tak, jakby to było naprawdę easy zadanie. Nie mam pojęcia, jak on niby... A... No nie, to tego nie mam. Potrzebuję granatów, czy czegoś takiego. O. Idę z ptakiem. Nikt mi nie powie, że nie mam ptaka. Czy można kogoś zabić ptakiem? Tak może zrobić się. No tak, ptak nie jest w tym. Tak nie jest niewidzialny. Nie wiem, czy mam do nich strzelać, czy... Serio, nic to nie dało. Wiecie co, jestem na moście. Jakbyście chcieli, to moglibyście mnie zjeść. To woda pięknie wygląda. Ale jesteście upośledzeni. I dla was najprostsze zadanie to jest masakra. Ja widzę ładunek wybuchowy. I bye bye. Ale to jedno. Co nie oznacza... O, jest, dobra. To jeszcze nie oznacza końca.
Czyli tu najpierw powinniśmy iść. A ja się męczyłem. Okej. 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 Co ty robisz? Ty psycholu. Ty patolu. Amunicja do strzelby. To jest zawsze w cenie. Dobra. O fuck. Jesteście na moście, czego byście się spodziewali? Że was nie trafię? Znaczy... No... Istniało takie ryzyko. No jesteście powaleni. Ale ładnie szedł. Jakie critical. Jak ja się dopiero rozkręcam. Wskaż się do góry jak pieprzone kangury, czy coś. Nie wiem powiedzieć, że jaki to ma związek z tym, co się właśnie dzieje. Ale poczułem taką pilną potrzebę pojedzenia tego. Ja chcę ptoka. To jest bardzo fajny ptak. Lepszego nigdzie nie znajdziecie. Leć ptaszku do wody. Gdzie on jest? Te ptaki znikają szybciej. Jak ktoś tam strzela. Bye bye. Command, this is Vulture 16. We are inbound. Dropping chocks in sector 2. Over. Kurde, ja nie wiem skąd mi strzela. Okej, jak tam dojść? Okej, jest artyleria przeciwlotnicza. Dobra, spieprzę dziadu. Ja idę mordować. Oh boy, I'm going killing again. Fajnie. No to już jest taka typowo, można powiedzieć, wojenna misja. W każdej grze, gdzie jest jakaś wojna, coś jest, zniszcz działa anty... Dawaj ptaka. Antyleryjne. Znaczy, czy tam działa... Przeciwlotnicze. Dobra. Nieważne. Ale w każdej jest misji. Takie coś i to jest kurde potwierdzone przez tego ptoka. Prawda, ptoku? No i fajnie. Super. Czekaj, czy mogę. Dobra. Zastanawiałem się, czy mogę zabić kogoś tym ptokiem. Ojej. Ja. Ten ptok. Nie wierzę w to. Powiedzmy, że ty sobie lecisz. On sobie nie leci.
Take him down. Mówicie, jakby to było jakieś easy. Nie, na pewno już... Co za chory powaleniec. Co za chore powalenie. Zabij swoich ludzi, żeby pozbyć się jednego gościa. Okej. Gdzie był zapis? Tutaj, dobra. To jeszcze nie tak źle. Ale tu są trzy, to czemu mi wystrzeliło wszystkie? Nie mam pojęcia. Posrane to wszystko. Posrane to wszystko, dobra. Pięć. Teraz możemy... Jezu, to zabrzmiało bardzo dziwnie, ale no wybaczcie, niestety nie poradzę. To miało tak zabrzmieć. Dobra, lećmy tak na wolność. Tu on ginie! Czemu? Przecież ja nie tylko rzucam. Okej, załatwione. F5. Okej, jest jeden synek. Tam, no tam tego trzeba uważać. Bo stoi za działkiem. Okej, nie widzą mnie, no to... To wbijam. Ta muzyczka jest w tle świetna. Kurde, leci ten mój. O! Okej. Okay.
okay. Zniszczyłem wasze dupska. Jakkolwiek by to źle nie brzmiało, tak się właśnie stało. O. Dobra. O fuck. A, bo to było pod to, dobra, czaję. Okej. Który to taki kozak, że strzela takimi pociskami? Okej. Psycho, I've got the location of a munition store inside the harbor. I suggest you grab some C4 for those artillery units. Okej, gra zapisała się sama. Nie musiałem właściwie nic robić. Nie wiem, co to za psychol, ale posiada jakąś wybuchową broń. Jest gdzieś tutaj. Nie, to ty umarłeś jak... A, karabinek snajperski, to kto miał taką wybuchową broń? To taki... Taki kozaczek. Okej. Widzę dwójkę. Trochę ich tam jest. Zapomniałem, że jest tu coś takiego jak wychylanie się. Dawno w grach tego nie widziałem. Dlatego no... Troszeczkę zdziwiony jestem. Znaczy może nie zdziwiony, to jest złe określenie. Ale nieprzyzwyczajony po prostu do... Do jakiejś tam kolejnej formy. Formy sterowania postacią, tak? Nazwijmy to tak. Opcjami sterowania. I tak to nie działa. Okej. Niby taka przyszła, że takie... Okej, padł. Wszyscy padli. Co to jest? Pistolet maszynowy. Czy oni są coś powaleni, oni są naćpani. Na pewno naćpani. Nie wiem, zjarali coś, wciągnęli, ja nie wiem, co oni tam mogli zażywać.
No, zaraz zobaczymy. Kto tu kogo hunt down. Okej. Nie będę na was marnował amunicji. Okej. Nikogo nie widzisz. Oni tam chyba mają ten. Nie tak. Ja was morduję po prostu. Aha, to na ciebie nie działa. Okej. Nie jest to takie trudne. Się wydaje. Okej. To jest niby jakiś mój sojusznik, czy coś w tym stylu. Ale już go chyba minąłem. Aha! Czaje. Straciłeś łeb dla mnie? Okej. Dobra, ściągnięty. Okej. Okej. A jakbym w to zawalił z tego? Nie? Naprawdę? Nie, jak ja bym oberwał z czegoś takiego, to prawdopodobnie bym... No, ale to ja nie jestem z metalu. Fujar. You are dead man. Nie macie tu jakichś normalniejszych broni. I bardzo dobrze, że lost. O, babciu. Amunicja zapalająca. Macie przesrane, panowie.
Okej, popadali. Granat odłamkowy. C4, dobra. Skoro już mamy amunicję, to tam to wysadźmy. Skoro już mam amunicję, mam te C4, to czemu nie? Dobra, to uciekaj. Pozwolę ci żyć, tchórzu, dobra. Okej. No, nie dało się tego nie usłyszeć. Bowman, I'm in position. So what's the plan, psycho? I've scattered out the harbor. The cruiser down there is bristling with electronics. Must be what's blocking our GPS. Okay. No dobra, ale to już zrobimy w następnym odcinku, więc jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, chcecie co zabrać, to powiedzcie, poprawić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał się spodobał, chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.